Dzień dobry, szanowni państwo. Ja chciałem najmocniej przeprosić za to zagęszczenie odcinków w tym tygodniu, ale jak mówi stare zarzeczańskie przysłowie, kwiecień się kończy, wiosna idzie, a odcinki same się nie zrobią. Także dopiero co był odcinek 7, który nawet dla mnie był dużym zaskoczeniem, a już lecimy z odcinkiem 8. Dziś wietnamski Dan Thain. Tak prawdopodobnie wymawia się nazwę tego ludowego wietnamskiego instrumentu. Opowiem o tym tradycyjnym wietnamskim instrumencie, zaprezentuję jego brzmienie, porównam go troszeczkę z gu zeng, czyli cytrą chińską, cytra wietnamska, cytra chińska, a także zaprezentuję mój nietradycyjny utwór. Ale to na końcu odcinka. Dan Trine to tradycyjny wietnamski instrument, rodzaj cytry. Jest to 1500 lat młodszy brat cytry chińskiej, która tradycyjnie nazywa się gu zeng. Są to instrumenty do siebie dość mocno podobne. Również jest długi korpus, naciągnięte struny, jednak jest tutaj troszeczkę różnic. Przede wszystkim współcześnie gu zeng najczęściej ma 21 strun, Dan Trine ma strun 16 i są to struny cieniutkie, metalowe. W związku z tym też brzmienie tego instrumentu jest troszeczkę ostrzejsze, nieco bardziej metaliczne. Nadal jednak jest to instrument, którego dźwięki można opisać chyba raczej jako łagodne. W tradycji ludowej wietnamskiej 16 strun symbolizuje 12 miesięcy oraz 4 pory roku. Struny są rozciągnięte nie od końca do końca. Tutaj mamy inaczej niż w gu zeng. Są takie drewniane kołki wbite w płytę wierzchnią. I tutaj właśnie jest to taki bardziej, mimo że jest to instrument młodszy, nadal jest wykonywany w bardziej tradycyjny sposób. Tak jak i w gu zengu, każda struna ma swój mostek, na którym opiera się. Na całej obudowie Dan Trine znajdują się piękne zdobienia wykonane z masy perłowej, przedstawiające takie codzienne życie ludu wietnamskiego. Technika gry na Dan Trine jest bardzo podobna jak na gu zeng. Również tutaj po jednej stronie szarpie się struny, a po drugiej stronie lewą ręką możemy dodatkowo ten dźwięk wibrować albo robić glissanda. Tradycyjnie na Dan Trine gra się takimi metalowymi pazurkami. Ja nie umiem grać tymi metalowymi pazurkami, w związku z tym gram nietradycyjnie palcami. Dan Trine w kulturze wietnamskiej jest nazywany księżniczką ludowych instrumentów strunowych. I dalej, idąc tym kobiecym wątkiem, Dan Trine to instrument, na którym grają głównie kobiety. I tu znowu ja troszeczkę inaczej niż tradycyjnie, walcząc o równouprawnienie jako facet, postanowiłem też na tym instrumencie grać. Ok, to teraz najważniejsza część tego odcinka. Zaprezentuję swój autorski, nietradycyjny utwór wykonany na Dan Trine. Oprócz tego ludowego wietnamskiego instrumentu w tym utworze usłyszycie państwo również lirę korbową, banjo, będą polskie bębny ludowe, jest drumla, jest też trochę perkusji elektronicznej. Ogólnie jest to taki dość taneczny utwór, moim zdaniem nawet trochę klubowy. Niemniej nie ma tutaj żadnej muzyki mechanicznej, żadnych gotowych loopów. Wszystko zostało nagrane w studio u Roberta Gonery w Częstochowie, który to również jest odpowiedzialny za miks i mastering tego utworu.
A wizualizacja do tego utworu została stworzona poprzez przetworzenie dwóch zdjęć, tutaj tych właśnie zdobień Dantrine. O, tak właśnie te zdjęcia wyglądają, takie troszeczkę przekoloryzowane, żeby wzbogacić paletę barw. Szanowni Państwo, niesamowita sytuacja, bo ja dziś dosłownie robię ten odcinek i dziś wieczorem będzie wyemitowany. I właśnie dziś nadeszła też korespondencja z Wietnamu. Także pozwólcie Państwo, że zanim zaprezentuję mój nietradycyjny utwór na tradycyjnym instrumencie wietnamskim, przekażę Państwu pozdrowienia z Wietnamu. Żeby była równowaga, pozdrowienia są podwójne damsko-męskie. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Chris Cogra và mong là các bạn sẽ cùng thưởng thức và enjoy cái tác phẩm được chuẩn bị bởi TS No nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Việt Nam của Chris Cogra đón chờ sản phẩm bài hát mới TS No. Later.
No i to było tak. Nagrywaliśmy z Robertem ten utwór w studio. No i ten transowy klimat spowodował, że właściwie on mógłby trwać nawet i pół godziny, ale wiadomo, że trzeba go było gdzieś tam zamknąć. 5 minut to już dość dużo i naprawdę nie miałem pomysłu na zakończenie tego utworu. No i w trakcie nagrywania co się stało? Zerwała się struna. Więc stwierdziłem, że to jest znak właśnie, żeby ten utwór już zakończyć. Także dźwięk zerwanej struny, który normalnie traktuje się raczej krzywą miną, ja zareagowałem śmiechem, jak Państwo słyszeli, niestety to na końcu to jest mój spontaniczny śmiech. No i ten dźwięk zerwanej struny okazało się, że ma też walory muzyczne i pomógł mi ten utwór zakończyć. Szanowni Państwo, dziś znowu zagadka dla osób chcących troszeczkę poszperać w internecie. Pytanie brzmi: jak w tradycji wietnamskiej nazywają się mostki w Dan Trine, na którym wspierają się struny? Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Idąc za ciosem i podtrzymując zagęszczenie odcinków, chciałbym zapowiedzieć kolejny na najbliższy piątek. Jeśli tylko wszystko się uda, będzie to odcinek dłuższy z cyklami zrobione przez telefon oraz pytania i odpowiedzi. Wtedy też rozwiążę wszystkie konkursy z trzech wcześniejszych odcinków. Do zobaczenia.